Witam wszystkich serdecznie. W końcu mi się może uda nagrać ten film o tej przetwornicy, bo cały czas mi ktoś gitarę zawraca, ale w sensie nie wy, ale ktoś tu przyłazi co chwilę albo dzwoni. Słuchajcie, chciałem pokazać wam zasadę działania tej przetwornicy Step Up. Też dzięki uprzejmości kilku widzów, którzy poddali parę pomysłów, jak to ustawić, bo ja wprawdzie kręciłem trochę tymi pokrętłami, tymi potencjometrami, nic to nie dawało, aczkolwiek się okazuje, że trzeba faktycznie dosyć, że tak powiem, głęboko wkręcić ten potencjometr, żeby zaczął reagować. No i chcę wam pokazać, jak to mniej więcej wszystko będzie się przedstawiało, jak to działa. Podłączony mam zasilacz regulowany, który ma ten 30 V nasze, to będzie nasze zasilanie do tej przetwornicy. Podłączony mam też magazyn energii. Mam podłączony ten mały magazyn energii, ten awaryjny mój tutaj. I tu jest wejście na mój duży magazyn energii, który też pokaże wam, jaka będzie różnica z ładowaniem. Jakie tam obciążenie będzie. Magazyn w tej chwili nie jest jakoś strasznie naładowany. 49,8 V, więc powinno to być widoczne wszystko. Podłączony jest miernik, który będzie nam mierzył napięcie wyjściowe z przetwornicy oraz cęgi, które będą pokazywały prąd, jaki wychodzi na magazyn energii. Żebyśmy też mieli wgląd do tego i porównali sobie z wartościami, które są na tym zasilaczu regulowanym. Dobra, uruchommy mierniki. Ten będzie nam mierzył napięcie wyjściowe. Ten będzie nam mierzył prąd, jaki płynie. W tej chwili nie ma żadnego. Praktycznie. Dobra, uruchomimy mały magazyn energii. Mały magazyn energii pokazuje nam 51 V. To jest ten mój awaryjny taki, który wykorzystuje, jakby ta cała reszta, powiedzmy, zawiodła. Na razie prąd jeszcze nie płynie przez przetwornicę. Wprawdzie ona wykrywa już napięcie, więc świeci się dioda tutaj na wyjściu. No ale zakres wejściowy jest 0. Ustawiłem troszeczkę wyżej ten zakres wejściowy. Był wczoraj na filmie, widzieliście, 10 V. Teraz ustawiłem to na 20. Pokażę wam to, jak to ustawić. Ustawmy sobie, może tak zrobię, żeby było jedno i drugie widać. Coś tam się wzbudza na tych kondensatorach, ale delikatnie, ale cały czas napięcie, widzicie, jest 51,4 z tego magazynu energii. Teraz tak, w momencie, gdy dojdzie do 20 V, w tej chwili 23 mam nawet ustawione, o. W tej chwili już 0,8 Ampera leci sobie na magazyn energii, ten mały, tak? I tutaj mamy 18 W, 19 prawie. 19 W leci sobie na magazyn energii. Jeżeli zwiększymy to napięcie do 31 V nawet, tutaj się lekko podniosło, bo przetwornica daje 57 cały czas, tak? Możemy to też zweryfikować. Wyłączę ten magazyn energii mały. No i tutaj jest napięcie samej przetwornicy, tak? W tej chwili, jeżeli przetwornicę wyregulujemy na niższe napięcie niż to 23 V, to napięcie zacznie spadać, tak? Jak widzicie, tak? Czyli podnosimy do poziomu 23 V i napięcie stabilizuje się na 57 ładowania. W momencie, gdy uruchomimy mały magazyn energii, napięcie spada do 52, czyli on się ładuje po troszeczku, tak? On jest 800 mA. Ładuję sobie teraz ten akumulator, 19 W. I teraz tak, prąd możemy zwiększać, ale żeby to dokładnie pokazać, połączę wam jeszcze duży magazyn energii. Duży magazyn energii mamy tutaj. Napięcie oczywiście spadło do 49,8, tak jak jest cała wartość dużego magazynu energii. On ma 10 kWh, więc taka przetwornica go tak szybko nie naładuje. Jednakże prąd mam ustawiony w tej chwili taki. Nawet jeżeli podwyższymy sobie tutaj, to cały czas, powiedzmy, jest pół ampera. Tam jeszcze solary trochę ładują, mimo że brzydka pogoda jest, więc jakoś to tam sobie chodzi. I tutaj tym pokrętłem będziemy zwiększać prąd. Tak, żebyśmy widzieli, spróbuję wam pokazać. Widzicie, półtorej sobie leci już. Już teraz spadło do 1 ampera. Tak tu się mniej więcej przedstawia. Czyli tym tutaj potencjometrem na środku, środkowy potencjometr ustawia nam wartości prądu. Położymy miernik, żeby było to widać. Ja będę kręcił sobie tym potencjometrem, a wy będziecie obserwować, jak będą się zmienić wartości prądu. Patrzcie, wkręcam go do przodu, w prawo, już mamy 2,5 ampera. Już mamy
3 ampery, 4, 5, prawie 5, teraz jest 5, lecimy dalej, 6, 7, 8, 9 amper, 10 amper. To jest chyba max. Dobra. Jest teraz coś takiego. Przypominam, że przetwornica daje 57 V i w tej chwili mierzymy sobie prąd wejściowy na przetwornicę, więc ona pobiera nam 10 A, 31 V prawie. A na wyjściu mamy 51 V i 5,7 A. Tyle bierze w tej chwili magazyn energii. Spróbujemy to trochę wkręcić jeszcze. Trochę mi się ciężko trafia, jeżeli... Tu już spada, to jest chyba max, który możemy uzyskać. Przy tym napięcie przynajmniej, tak? Jeżeli napięcie byłoby pewnie większe, wejściowe, to i prąd byłby większy. To jest max, który ona w tej chwili może uzyskać. 51 V magazyn energii. 10 A, 318 W. Teraz jeżeli zmniejszymy troszkę to napięcie, już zaczynam wariować, więc ona musi mieć, powiedzmy, cały czas takie napięcie dosyć wysokie. Czyli żeby to nie wariowało, prawdopodobnie będziemy musieli troszkę zmniejszyć prąd ładowania. Zmniejszymy go do 8 A. Teraz zmniejszymy napięcie. To już wartości graniczne są, widzicie, bo w tej chwili ona już od 20 V zaczyna ładować, także ona musi mieć co najmniej to 23 V, żeby w ogóle wystartowała w takim układzie, czyli żeby ona zaczęła ładować, czyli tak to wygląda. Teraz jeżeli odłączymy magazyn energii, odłączmy to duże obciążenie. Dobra, jest duże obciążenie odłączone, mały magazyn energii już doszedł do 57 V. Spróbujmy zmniejszyć to, chociaż może zostawmy napięcie, tutaj 25 wchodzi, 57 magazyn energii. To jest bardzo mały magazyn energii, on ma tam bodajże 1 kWh, to jest kilka małych akumulatorków podłączonych, takich żelowych, wspiętych w 48 V. Jak widzicie, prąd maleje, bo akumulator się cały czas ładuje. On, tak jak mówię, wczoraj był trochę naładowany jeszcze, więc... Tutaj widzicie, prąd, który pobiera akumulator w tej chwili, to jest około 1 A. Dobra, to teraz robimy coś takiego. Pokażę Wam jeszcze te potencjometry. Podłączymy magazyn energii całkowicie. Napięcie spadło poniżej wartości załączenia się, czyli w tej chwili napięcie spada, bo przetwornica nie produkuje niczego. Teraz tak, ustawimy sobie na 10 V, tak? Jest ustawione 10 V. I teraz spróbujemy pokręcić napięciem wejściowym. Ten potencjometr tutaj, on reguluje napięcie wejściowe, czyli od jakiego zakresu przetwornica zacznie produkować 57 V. Teraz tak, jeżeli odkręcę to w lewo, czyli kręcimy w lewo, w przeciwną stronę do wskazówek zegara, to tak naprawdę robimy coś takiego, że przetwornica zacznie nam startować wcześniej, czyli ustawiamy napięcie niższe. Czyli kręcimy, aż pokaże się 57 V. No jak mówię, długo trzeba kręcić niestety. O, jest. Teraz mamy 10 V na starcie. Jeżeli przekręcimy to w prawo znowu, zgodnie z wskazówkami zegara, napięcie znowu nam tutaj zacznie spadać, bo próg startu przetwornicy się zwiększy tak naprawdę. Czyli zobaczymy, pokręciłem chwilę i sprawdźmy, od jakiego progu zacznie teraz działać. Już mamy 12 V, tak? Przy 12 V ona zaczyna działać. Zrobimy 10 i znowu spadnie. Więc przy 11,4, no około 12 V, 11,6 mamy. Tym potencjometrem
ustawiamy zakres napięcia wejściowego, od jakiego przetwornica zastartuje. Ona oczywiście tak czy inaczej, czy zobaczcie, w tej chwili mamy 57 V, wyłączmy niżej napięcie, czy zmniejszmy. W tej chwili ona już nie produkuje 57 V, jest to, co tutaj spada, to jest napięcie, które zgromadziło się w kondensatorach, więc ono będzie spadać do zera. Napięcie 9,3 V, tyle przetwornica dostaje w tej chwili i ona już jakiś tam delikatnie prąd pobiera i jakąś tam moc ma swoją na straty, tak czy inaczej, więc to nie będzie taki czysty start turbiny wiatrowej, tylko delikatnie jakieś, to nie jest obciążenie, które jakieś tam powodować będzie nie wiadomo jaką stratę, ale nie jest to czysty bez obciążenia start. Ale to nie jest, tak jak powiedziałem, nic wielkiego. To jest tak naprawdę 0,1 W. Także tutaj będzie 0,016 Ampera. To jest tyle co nic. Także tak jak wam mówiłem, tutaj oczywiście ostatnim potencjometrem ustawię sobie tutaj to na, powiedzmy to, 18 V. Ten ostatni potencjometr, który tutaj jest, on ustawia nam napięcie wyjściowe, które idzie do akumulatorów. Tak? Spróbuję to pokazać. Dobra, teraz tak, zwiększamy albo zmniejszamy napięcie. Zależy kto ma jakie, bo niektórzy mają akumulatory, powiedzmy magazyn energii na 48 V, niektórzy mają na 24 V, więc możecie sobie taką przetwornicą łatwo wysterować sobie napięcie, które ona tam powiedzmy ma osiągnąć. I tym właśnie sobie regulujecie. Czyli przy wyjściu potencjometr służy do regulacji napięcia wyjściowego. Ustawmy z powrotem 57. Ten środkowy służy nam do regulacji prądu, który przetwornica nam produkuje, czyli obciążenia tak naprawdę tej przetwornicy. Więc ustawmy to maksymalnie tak naprawdę, żeby przetwornica produkowała nam jak najwięcej prądu. To będzie się wiązać na pewno z tym, że ona się będzie bardziej grzała i będzie się też wiązać z tym, żeby ona miała wyższe napięcie, więc w zakres wejściowy wtedy warto ustawić troszkę większy, tak jak ktoś wspomniał w komentarzach. To jest potencjometr do ustawiania zakresu wejściowego, czyli od jakiego zakresu przetwornica zacznie produkować prąd. Myślę, że trochę to rozwiało się wątpliwości. Przetwornica fajna sprawa, nie jest jakaś super tania, ale ta co ja mam akurat jest 1800 W. Można kupić na AliExpress za około 120 zł bodajże. Także polecam, zachęcam, komentujcie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.